Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Tytuł filmu oczywiście jest taki trochę zaczepny, trochę clickbaitowy, ale jest w nim dużo prawdy. To znaczy, owszem, nasz mózg jest narzędziem, do którego głównych zadań należy odróżnianie prawdy od fałszu i rzeczywistości od fikcji. Ale każdy kij ma dwa końce. Poziom rozwoju człowieka, poziom abstrakcji naszego myślenia, nasza niesamowita intelektualno-umysłowa ewolucja oznacza, składa się w pewnym sensie z tak zwanych metanarracji, z tak zwanych znaczeń meta. A czym są metanarracje, znaczenia meta? To są rzeczy, które nie mają odbicia w świecie fizycznym, a jednak dla nas istnieją i są prawdą. Na przykład metavers, które ma powstać, tak? Czyli Facebook. Jest takim przykładem właśnie meta, gdzie nawet nazwa meta została użyta. To nie istnieje fizycznie, a jednak jest częścią życia społecznego. Innym przykładem takiej metaegzystencji są sny. To, co się dzieje w śnie, nie jest prawdziwe, a jednak jest dla nas najprawdziwsze na świecie, jest najprawdziwszą częścią naszej egzystencji, naszego doświadczenia. Jeśli mamy ciekawe sny, to wielu z nas prowadzi jakby równoległe życie w snach. Ja jestem taką osobą, której sny ciągną się latami, w odcinkach, miejsca się powtarzają, sytuacje się rozwiązują, uczę się pewnych rzeczy, tracę umiejętności. Potem je odzyskuję, pracuję nad nimi, osiągam cele. Sny też mogą nam pomagać ułożyć sobie w głowie rzeczy, zjawy. I o ile, wiecie, jest jasne, że treści, które nam się przyśniły, nie powinny być wprost traktowane poważnie, o tyle widzicie, że często koszmar jest przez wasze ciało traktowany zupełnie poważnie. Pod jakieś dźwięki, jęki, przewracanie się, przyspieszone bicie serca, trudności z oddychaniem mogą się przydarzyć przy koszmarze, prawda? A jak wiemy, psychika nie jest czymś oderwanym od ciała, tylko psychika jest softwarem na hardwareze ciała, prawda? Znaczy są nierozerwalne. I teraz jeśli na przykład sen potrafi wywołać w nas reakcje fizyczne, to możemy domniemywać, że prawdopodobnie w drugą stronę może być podobnie, analogicznie. No i oczywiście jest. Wiele rzeczy, które robimy z ciałem, wpływa na samopoczucie zupełnie wprost. Dlatego, że pewne rzeczy, które robi ciało, są informacją dla mózgu, że jest fajnie albo że jest jakoś. Na przykład były eksperymenty, że wsadzano ludziom ołówek w zęby i badano przed tym i po tym poziom samopoczucia. I jeśli włożymy ołówek w zęby tak wzdłuż, to wymuszamy uśmiech na twarzy. I taka praktyka już ma wpływ na samopoczucie. Robi się pozytywniejsze. Znamy różne praktyki mindfulnessu, medytacji. Wiemy, że tańczenie poprawia humor, bieganie poprawia humor. To są układy sprzężone. Jeden wpływa na drugi i odwrotnie. I ja chcę wam dzisiaj zaproponować nie tyle praktyki fizyczne, co praktyki umysłowe wpływające na stan umysłu. Samo projektowanie dobre, pozytywne wyobrażeń jest w stanie wprowadzić mózg w taki... Jest w stanie wprowadzić stan, no ale dobra. Może wprowadzić mózg w stan, jakby ta rzeczywistość, którą sobie wyobrażamy, była prawdą. Dlatego są różne techniki terapeutyczne. Ja w ostatnich miesiącach zdobyłam certyfikat terapeuty terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, TSR, która właśnie pracuje na tym mechanizmie. Nie szukamy, terapeuta nie jest od tego, żeby szukać rozwiązań, nie jest od tego, żeby szukać błędów. Nie jest od niczego innego, jak tylko od uruchomienia najlepszych zasobów mózgu do samonaprawy życia.
Bardzo fajna metoda, bardzo szybka. Ja się zainteresowałam TSR-em, dlatego że mi inni terapeuci TSR-owi mówili, że ja myślę w ten sposób, ja naturalnie pracuję w ten sposób. I zwróci mi uwagę, że po prostu jest technika terapeutyczna, która jest analogiczna do tego, co ja po prostu wiem o sobie, życiu, ludziach. Więc zrobiłam odpowiednie, przyszłam odpowiednie szkolenie i zrobiłam certyfikację. Więc teraz mam jeszcze jeden glejt na to, że pracuję w zgodzie z metodami powszechnie uznanymi za skuteczne. Wiecie, często rozwiązania się same nasuwają, kiedy droga sama się wizualizuje, kiedy określimy sobie cel. Kiedy jesteśmy w ciemnej nocy duszy, w mrocznym lesie, na stawiskach krzywdy, przy bagnie bez nadziei i wyobrażamy sobie, że jesteśmy w domu, który jest taki i taki, tworzy go taka i taka osoba, żyjemy w nim tak, tak i tak, to mamy punkt A, w którym jesteśmy, mamy punkt B, do którego zmierzamy i naturalnie nasza uwaga, nasze myślenie, a nasze mózgi naprawdę są ogromnymi maszynami przeliczeniowymi, zaczyna ustalać trasę jak Google Maps. I często nie musimy sobie zadawać pytania, co zrobię. Często wystarczy pytanie, czego chcę. I w wyobrażeniu o tym, czego chcę, ja widzę pewne swoje zachowania, które są inne od tego, co jest teraz. A jeśli ja zmieniam swoje zachowania, no to wiadomo, cały system się zmienia wokół. Oczywiście druga osoba się całkowicie nie zmieni, ale z zasady systemy społeczne, systemy w ogóle, mają taką mechanikę, że jeśli zmienia się jeden element, to reszta albo się dostosowuje, albo system się rozpada. Tak więc, jeśli na przykład rodzina, w której jest aktualnie bardzo źle, ma dojść do zmiany, to nie musisz wpływać na wszystkich. Zmień tylko swoje zachowanie. I reszta albo się do tych zachowań nowych, konstruktywniejszych, lepszych, spokojniejszych, pozytywniejszych, szczęśliwszych dostosuje, albo od ciebie odejdzie. Przy czym, na przykład, dzieci od ciebie nie odejdą. Może odejść od ciebie partner, jeśli on będzie chciał zdążać w kierunku samodestrukcji. Mogą zerwać z tobą kontakt rodzice, ciotka, siostra, przyjaciele. Mogą się stwierdzić, że już wam nie po drodze, bo już na przykład nie chcesz zapijać z nimi robaka. Ale nie jest tak, że większość ludzi, którzy żyją autodestrukcyjnie i destrukcyjnie, chce tej autodestrukcji. Nie, po prostu nie potrafią inaczej. I chcą osiągać swoje cele metodami, które są zupełnie nieskuteczne. Na przykład szantażem emocjonalnym, na przykład histerią, na przykład agresją, na przykład frustracją. I w momencie, w którym ty się zmieniasz i na przykład szantaż emocjonalny przestaje na ciebie działać, wrzaski przestają na ciebie działać, to ta osoba ma do wyboru. Albo spróbować dostawać od ciebie to, czego chce, inną metodą. Czyli na przykład spokojnie, na przykład przyjaźnie. I często ty nie musisz się zajmować zachowaniem tej osoby. Po prostu wystarczy, że zajmiesz się tym, że ty się zachowujesz tak, jak w tej twojej wyobrażonej dobrej przyszłości. Czyli na przykład teraz, gdy twój mąż mówi ci przykre rzeczy, to tobie jest przykro, ty płaczesz, ty mu się odgryzasz, ty się kłócisz, ty mu mówisz, że go chyba powaliło, że on się do ciebie tak odzywa, no różnie możesz reagować. A w twojej wymarzonej przyszłości ty wiesz, że jeśli twoja bliska osoba mówi ci coś przykrego, to jest to dowód na to, że ją kompletnie porąbało. Ona jakoś bardzo cierpi i robi się przez to agresywna. Więc zamiast się jej odgryzać,
ty na przykład odruchowo pytasz się, kochanie, źle się czujesz? Albo, o rany, jak ty się musisz dzisiaj źle czuć, że jesteś w stanie powiedzieć do mnie coś takiego? Albo, wiem, że mnie kochasz i dlatego jeśli mówisz do mnie coś takiego, to znaczy, że po prostu nie potrafisz powiedzieć tego inaczej. A masz jakąś potrzebę, której nie zaspokajam. Może spróbuj mi powiedzieć o niej tak, żebym zrozumiała. Rozumiesz, jeśli ty zmieniasz swoją perspektywę, swoje myślenie w ogóle o tym człowieku, to ty mówisz do niego inaczej. I ty nie musisz się do tego zmuszać. Wystarczy, że ty się już przeniesiesz w wyobraźni do przyszłości, do alternatywnej rzeczywistości. Ona często nie jest alternatywna wcale, bo to nie jest tak, że większość ludzi w małżeństwach się nienawidzi. Chociaż można tak uznać, patrząc na to, jak się traktują. Nie, po prostu zraniona miłość jest agresywna bardzo często. I bardzo często jest tak, że na przykład ludzie decydują się na rozstanie, chociaż wcale nie chcą się rozstawać, oni się kochają, ale nie widzą już możliwości porozumienia się. I jeśli ty się przeniesiesz do swojej alternatywnej, wymarzonej rzeczywistości, w której twój mąż wcale cię nienawidzi, ale cię kocha, tylko jest w kompletnym zagubieniu psychicznym, takim, że nie da się z nim wytrzymać, to każdą jego agresywną, jakieś dogryzienie, jakieś zachowanie nieprzyjemne, ty zaczynasz interpretować jako zachowanie osoby kochającej i zranionej, a nie wrogiej i nienawidzącej. I on wtedy widzi inne reakcje niż zawsze budził. Widzi nie reakcję, a miłość. I może zaufać trochę bardziej. Na przykład zaufać to, że ty jesteś w stanie mu wybaczyć. Wiecie na pewno, że ogromna ilość chorób ma podłoże psychogenne. To znaczy, przewlekły stres utrzymuje nasze narządy ciała cały czas w stanie uciekaj albo walcz i one w którymś momencie się wyczerpują. W organizmie jest taki mechanizm kompensacji. To znaczy, jeśli na przykład serce nie nadąża, nie ma siły fabrycznie, do tego, by utrzymać nas w stałym uciekaj albo walcz, to część jego funkcji przejmą płuca. I nie będzie widać po sercu, że ono trochę nawala, bo te płuca będą kompensowały. I któregoś dnia dochodzi do tak zwanej dekompensacji. To znaczy do momentu, w którym płuca mówią, sorry, nie jesteśmy już w stanie robić dodatkowej roboty za ciebie, serce. I nagle się okazuje, że z tym sercem jest dużo gorzej, niż można się było spodziewać. Ponieważ płuca przez jakiś czas maskowały niedopełnianie obowiązków przez serce. Wysilały się bardziej. I być może te płuca też już są przez to w stanie jakimś do leczenia. Tak samo jest z układami neuroprzekaźnikowymi. To znaczy na przykład jest dość stosunkowo częstym zaburzeniem psychicznym dekompensacja psychotyczna. To znaczy inne układy niż dopaminergiczny starają się nas utrzymywać w formie, na przykład układ serotoninergiczny. Trzymają nas przy rzeczywistości, trzymają nas w kupie, trzymają nas zdolnymi do działania. I któregoś dnia się okazuje, że układ dopaminergiczny nie działa prawidłowo od dawna, a serotoninergiczny już padł. I zaczyna się depresja z psychozą. Często u osób z borderline są dekompensacje psychotyczne, takie krótkotrwałe psychozy. Takie zachowania z pogranicza psychozy. To jest właśnie to, że inne układy neuroprzekaźnikowe nie dały już rady trzymać mózgu przy rzeczywistości i wychodzi to, jak bardzo układ dopaminergiczny jest zaburzony. Oczywiście to jest wszystko w wielkich uproszczeniach, ale ja nie zamierzam wchodzić w szczegóły biomedyczne,
i podaję Wam pewne uproszczenia, ponieważ Wy nie jesteście studentami medycyny, nie jesteście studentami psychiatrii i żeby rozumieć, jak działa mózg, to wystarczy. I naprawdę nie trzeba wchodzić w takie, wiecie, potyczki, czy przyczyną depresji i psychozy jest nieodpowiednia neurogeneza, czy braki neuroprzekaźników, a tak naprawdę to medycyna tak do końca nie wie. Więc mówimy z grubsza. Będziemy się posługiwać tymi kierunkami, które wydają się najbardziej prawdopodobne i po prostu na chłopski rozum logiczne w aktualnym stanie wiedzy medycznej i psychologicznej. Tak więc układ dopaminergiczny, jednym z jego głównych obowiązków jest interpretacja tego, co się dzieje dookoła. I jeżeli on nawala, nie daje rady, to na przykład układ serotoninergiczny, odpowiedzialny za dobre samopoczucie, będzie przekonywał nasze ciało, że nie jest źle. I mimo, że będziemy niepewni co do tego, czy my na przykład nie jesteśmy oszukiwani przez partnera, to układ serotoninergiczny będzie nas ciągnął w górę i będzie mówił, nie, wszystko jest okej, nie bądź paranoikiem. Ale jeżeli jesteśmy oszukiwani przez partnera i naszemu układowi serotoninergicznemu coś śmierdzi, albo my mamy tak zaburzoną psychikę z domu, że niezależnie od tego, czy nasz partner nas oszukuje, czy nie, to my podświadomie wierzymy w to, że ludzie wzajemnie siebie oszukują i krzywdzą i wykorzystują, to ten układ serotoninergiczny nie będzie dawał rady ciągnąć w nieskończoność. I któregoś dnia powie, wale to, ja już nie utrzymuję cię w formie. I wtedy się okaże, że dopaminergiczny w ogóle jest tak rozchwiany od dawna, że zacznie się psychoza, urojenia, paranoja. I dlatego warto jest wykorzystywać łatwo dostępne, darmowe, wygodne metody dawania odpoczynku i doładowywania pozytywnymi, wzmacniającymi neuroprzekaźnikami swój mózg. Tą metodą są pozytywne wizualizacje. I ja Wam absolutnie nie radzę żadnego głupiego only good vibesa. Nie radzę Wam stawania przed lustrem i powtarzania jestem zwycięzcą. To nie o to chodzi. To chodzi na przykład o to, że jeśli jesteś w tak głębokim stresie, że lądujesz z zaburzoną akcją serca na SOR-ze, to ty nie myśl teraz o problemach, których w tym momencie nie możesz rozwiązać. Nie myśl o tym, czy dziecko nie płacze pod opieką twojej mamy czy twojego męża. Nie myśl o tym, czy ty powinnaś się rozwieść z twoim mężem, czy nie. Nie myśl o tym, czy ty przeżyjesz, czy nie. Bo mózg jest głupi. Czyli jeśli myślisz o tym, czy dziecko płacze, czy nie, pod opieką innej osoby, to twój mózg wierzy w to, tak jak wierzy w sen. Czyli on już wierzy w to, że to dziecko płacze. Czyli znowu wprowadza cię w tryb uciekaj albo walcz. I jeśli ty jesteś sercem na sorze, to serce zaczyna pracować tak, jak ty byś biegła to twoje dziecko ratować. Jest obciążone, nie może odpocząć. Jeśli ty się teraz zastanawiasz, czy ty się powinnaś rozwieść, czy nie, to jest ci straszliwie przykro. A jeśli jest ci straszliwie przykro, to ty jesteś w trybie uciekaj albo walcz. Zaczynasz inaczej oddychać, zaczynasz nerwowo łapać powietrze. Serce zalicza mocniejsze skurcze. Stara się spowolnić, żebyś przestał czuć, żebyś stracił świadomość. Albo boi się, że ją stracisz i zaczyna nerwowo oddychać, bo utrata bliskiej osoby to jest dramat, to jest jak wyrywanie kawałka serca. I musicie wiedzieć, że jest coś takiego jak syndrom złamanego serca. Syndrom złamanego serca to jest takie czasowe zaburzenie działania serca, tak zwana kardiomiopatia. To jest czasowe zaburzenie czynności lewej komory serca.
Żeby to było zdiagnozowane, to innych chorób z serca nie może być, czyli na przykład znań, zmian miażdżycowych. I jest to wielki ból serca, ale jest to ból emocjonalny odczuwany jako fizyczny w sercu. I zerwanie, rozstanie, opuszczenie, zdrada tak wpływa na działanie serca, wywołuje tak silny smutek, żal i strach również, emocjonalny ból, że serce zaczyna działać źle. Serce zaczyna działać, jakby naprawdę ktoś nam połowę serca wyrwał. My jesteśmy ciałem i umysłem równocześnie. I teraz sobie wyobraź, że leżysz w szpitalu z chorym sercem i zastanawiasz się, czy powinnaś się rozwieść ze swoim mężem, czy nie. I fundujesz sobie zespół złamanego serca, myśląc o tym. Twoje serce nie odpocznie, twoje serce się nie wyleczy. Myśl o tym więc lepiej w ten sposób. Niezależnie od tego, czy ja się z moim mężem, z moją żoną poukładam, czy nie, na tyle, że będziemy razem, to, co sprawiło, że my się ze sobą związaliśmy, to była miłość i nadzieja. I jeżeli my nie możemy ze sobą dalej razem być, to dlatego, że nie potrafiliśmy się nauczyć komunikować w miłości tak, by dało się żyć w parze. Ale to nie znaczy, że mój mąż musi zniknąć z mojego życia całkowicie. To nie znaczy, że mój mąż mnie, nie wiem, nie kochał, nie jest dobrym człowiekiem. Ale też wiem, że zrobimy wszystko, co będziemy potrafili, by to poukładać. I jeśli to nie wystarczy, to znaczy, że po prostu nie byliśmy w stanie się więcej nauczyć. I jest to smutne, ale to nie jest zdrada, to nie jest odrzucenie. To nie jest wbicie noża w plecy. Lepiej jest myśleć o tym, jak możemy funkcjonować, by na przykład się nie kłócić, kiedy wrócę z tego szpitala. Możemy się więc na przykład umówić, że będziemy robić razem rzeczy, które lubimy razem robić, ale nie będziemy rozmawiać, ponieważ mamy niewyparzone mordy w tym momencie i oboje mówimy do siebie okropne rzeczy. I weź sobie wyobraź taką sytuację. Umawiasz się z twoim mężem, z którym non-stop się kłócicie, że przestajecie się do siebie odzywać, ale robicie to, co razem lubicie robić. Czyli na przykład on wraca z pracy i ty robisz kawę dla siebie i dla niego, nie? I stawiasz przed nim, i siadasz do stołu i on siada i ją pijecie. I wiesz, że ty masz na nic nie dziamgać i on ma na nic nie dziamgać, nie? I ty wiesz, że on wie, i on wie, że ty wiesz, że on wie, że ty wiesz. I pijecie tę kawę, nie? W którym momencie zaczniecie się śmiać sami do siebie, a potem do siebie nawzajem z tego, że macie tak niewyparzone mordy, że jest milej, kiedy się nie odzywacie i wiecie, że musicie się po prostu powstrzymać przed odzywaniem, bo tak naprawdę siebie lubicie, ale nie możecie w tym momencie każdy za samego siebie ręczyć. Rozumiecie? To rozładowuje sytuację. I lepiej leżąc na tym sorze, pomyśl o czymś takim. Przecież znasz tego człowieka. Wiesz, jaki on jest. Wiesz, jakie on może mieć myśli przy tym stole. Wiesz, kiedy on się roześmieje. Potrafisz sobie przypomnieć jego uśmiech. I o tym myśl, a nie o tym, czy się z nim rozwodzić, mimo że go kochasz jeszcze. No? Uspokój swoje serce, uspokój swój mózg. I jeśli czujesz, że rzeczywistość wali ci się na głowę, spada na ciebie, jest wszystkiego za dużo, że ty, wiesz, rozpinasz się po prostu jak Spider-Man, starając się utrzymać rękami, nogami i zębami jakieś kawałki rzeczywistości, żeby ta rzeczywistość się nie rozpadła, a twój organizm mówi, rozpadnij się już i daj spokój, to w sytuacji, w której organizm cię już ubezwłasnowolnił, położył cię do łóżka, ty nie masz siły wstać, ty się źle czujesz, ciebie coś bardzo boli i to już po prostu, wiecie, organizm nam wyznacza granice i czasem nas unieruchamia specjalnie po to, żebyśmy się nie zamordowali, tylko żebyśmy się zregenerowali. I jeśli organizm ci zrobi coś takiego, to ty nie skupia się na tym, czego nie możesz w tym momencie załatwić, bo to jest poza twoim wpływem.
Najlepsze, co możesz zrobić dla siebie, to zamiast się denerwować i stresować, jest ułożyć sobie w głowie alternatywną rzeczywistość, wizję rzeczywistości, w której wszystko działa tak, jak trzeba, tak, jak chcesz, tak, jak cię to uszczęśliwia, tak, jak jest dla ciebie dobre. I oczywiście, wiesz, jeśli masz sobie wyobrażał, że wgrałeś 6 milionów w totolotka, to będzie miało wpływ na twój mózg, będzie miało. Ale potem rozbijesz się po prostu o rzeczywistość. Natomiast jeśli marzysz, fantazjujesz, wyobrażasz sobie, wizualizujesz w zakresie swoich możliwości, to twój mózg już jest w tym nowym, w tej nowej rzeczywistości, w tym nowym działaniu. I on zaczyna dostosowywać rozwiązania, które potrafi wymyślić do tej nowej, dobrej sytuacji. Nieważne, że ona fizycznie jeszcze nie istnieje. Ona zaistnieje. Jeśli ty już teraz się do niej przeniesiesz, to będziesz realizował coś takiego, wiesz, fizyka kwantowa też to opisuje, jako skoki pomiędzy strunami, pomiędzy wariantami rzeczywistości. Ale ja w to nie będę się teraz wgłębiać, tylko wiesz, jeśli cel jest ustalony, jak to powiedzieć, to ty jesteś, spróbuję może na przykładzie. Powiedzmy, że niedługo czeka cię matura i możesz ją zdawać albo nie. I możesz iść później na studia albo nie. I nie wiadomo, co to wybierzesz, tak? Ale jeśli ty już wybrałeś kierunek studiów, wybrałeś już uczelnię, i jakby ty już w przyszłości jesteś studentem, to jest jak najbardziej oczywiste, że ty zdajesz tę maturę i że się do niej uczysz jak najwięcej, więc ją dobrze zdajesz, więc później masz jakieś tam dobre wyniki, nie wiem, jak teraz wygląda ta rekrutacja na studiach, chyba coraz dziwniej, i się dostajesz na te studia. To znaczy to, że ty zdecydowałeś, że w przyszłości już jesteś studentem, sprawia, że ty jako licealista już się zachowujesz jako przyszły student. A jeśli ty zdecydowałeś, że ty nie chcesz się kształcić, nie chcesz nawet mieć pracy jakiejś wymagającej jakichkolwiek kwalifikacji, no to ty wiesz, układasz sobie życie pod brak jakichś tam właśnie planów tego typu, tak? Czyli na pewno nie będziesz się dobrze uczył do matury, nie będziesz się do tego przykładał. No bo po co? Będziesz się przykładał do tego, jak się dobrze opierdalać. I tak samo jest ze wszystkim innym. Jeśli ty wewnątrz siebie postanowisz, że w przyszłości masz sprawy poukładane i jesteś szczęśliwy, to ty sposób swojego postępowania dostosowujesz do tego, co będzie. Dlatego te wizualizacje tego, czego chcemy, jak chcemy żyć i jacy chcemy być, są tak ważne. Bo mózg bardzo szybko się dostosowuje do własnych wyobrażeń i sam się zmienia. Tak jakby ta przyszłość już była postanowiona. Tak jakby, wiesz, podobno czas jest iluzją. Nie umiem sobie tego wyobrazić, no ale często możemy tu usłyszeć, że czas jest iluzją, czyli że wiesz, przyszłość też się już dzieje, nie? No i po prostu jeśli sobie postanowisz, że ona się dzieje w takim wariancie, to wpływa już na teraźniejszość, bo ty już już w tej teraźniejszości zachowujesz się jak osoba z tej wersji rzeczywistości, która ma nastąpić. I jest to jedno z najlepszych lekarstw dla naszego organizmu, dla naszej psychosomatyki. To daje spokój. Tak więc ćwiczcie, trenujcie. Bardzo będę wam wdzięczna, jeśli się podzielicie przykładami w komentarzach, przykładami tego, jak wam takie coś zadziałało w przeszłości, bo jestem pewna, że każdy z was odruchowo sięgnął kiedyś po coś takiego. Jeśli próbujecie teraz, po tym, co ja powiedziałam, to też bardzo was proszę o podzielenie się doświadczeniem. No a jeśli ktoś z was potrzebuje pomocy, treningu do tego narzędzia, to zapraszam po prostu na sesję TSR-owa u nas w fundacji.
przez Messenger Fundacji na Facebooku się w tej sprawie kontaktujcie. Dziękuję i wszystkiego dobrego Wam życzę. Dobrej przyszłości zaczynającej się w teraźniejszości. Kochani, ja słyszę ten dźwięk z tego mikrofonu. Przepraszam. Ja mam ADHD i zaburzenia integracji sensorycznej i to, co ja robię z wszelkimi przedmiotami, które się znajdą w zasięgu moich rąk, woła o pomstę do nieba, szczególnie jeśli jest to delikatna elektronika. Dlatego teraz kupiłam 3 pancerne mikrofony i liczę na to, że nie zrobię im żadnej krzywdy. Są trochę większe niż ten, który mam teraz, więc będzie mi mniej wygodnie, no ale nie było takich małych pancernych. Także starałam się to naprawić. Nagrałam tym mikrofonem jeszcze 2 filmy, więc jeszcze 2 będą trzeszczące. No a potem już mam nadzieję, że te nowe przyjdą i już nowe filmy będą z lepszym dźwiękiem.